Dzisiaj gościmy u pani Danusi Hejdysz-Turejko, maturzystki z którego roku? Z 56. I ta matura miała miejsce w Morągu. W Morągu, w liceum ogólnokształcącym imienia Kruczkowskiego, w tej chwili w Morągu. Chciałabym panią zapytać o kilka rzeczy, ale najpierw zaczęłabym od tego, czy pani jest morążanką z urodzenia, czy pani przyjechała do Moronga, bo wiem, że uczniowie Morąskiego Liceum z różnych stron Polski się wywodzili. Tak. Mhm. Oczywiście, no zresztą mój wiek wskazuje na to, że nie mogłam być rodowitą morążanką. Przyjechałam, tak jak wiele wówczas osób, wielu ludzi z różnych regionów Polski, tak. Ja jestem tak zwaną repatriantką, chociaż to słowo jest takie, w sensie może nie oddaję tego, ale tak nas nazywano, repatrianci z Zabuga na dodatek, więc moja rodzina i ja pochodzimy z Pruszany. Pruszana to takie... Gdzie to jest? Miasteczko, piękne miasteczko. W odległości 100 kilometrów za Brześciem. Jest to po lesie. A jakbyśmy się już przenieśli do tych czasów późniejszych, kiedy pani przyjechała i jaka była ta droga do Moronga? Do Moronga. O, proszę pani, droga była bardzo daleka i bardzo wyboista, powiedziałabym. Mama się w ogóle bardzo wahała, czy jechać, czy zostać. Tam jednak zostawiła swój świat, pracę, mieszkanie, ludzi znajomych, bo to nieważne, czy oni byli Białorusinami, czy oni byli prawosławni, czy katolicy, to byli naprawdę dobrzy jacyś wszyscy ludzie. I długo, długo myślałam nad tym, ale ponieważ wówczas już tak było, że do wszystkich mieszkań większych dokwaterowywano wojskowych ludzi związanych z wojskiem już Rosjanów, którzy przyszli, prawda, po wyzwoleniu. No i do naszego domku trafił taki przecudowny major, przecudowny Alosza. Jak dziś go pamiętam, dlatego że bardzo mnie lubił, chodził ze mną na spacerki, mama pozwalała i zawsze mówił, że ma w Moskwie, czy pod Moskwą, nieważne, też taką córeczkę jak ja, która ma 6 lat. Ach, opowiadał mi o tej córeczce. I mówił o tym, że oni tu się wszyscy znajdą z całą rodziną i przyniósł ogromne ilości już z zachodu, bo oni z Niemiec jakoś tam tą drogą przebywali do Pruszany. Dużo różnych fajnych rzeczy, między innymi pianino. No i przemawiał mojej mamie, że oni przyjadą tutaj, zajmą te tereny, a my musimy pojechać na tereny, które nam są przeznaczone tu właśnie na wschodzie, na Prusach Wschodnich. Co to te Prusy, nikt o tym nie bardzo się orientował, szczególnie ja. No i w taki oto sposób transport już był ustalony, że będzie to w końcówce września 1945 roku i że będziemy się pomału zwijali. Tak się mówi, zwijali. Dostaliśmy 2 wagony, dzięki Aloszy, więc wszystko, co było możliwe w tym domu, z tego domu, zabierała moja babcia, bo babcia stanowiła jakoby jedną rodzinę z dziadkiem, ja z mamą bez taty już drugą rodzinę. I rzeczywiście i mnóstwo książek, swoje dzienniki ze szkół, swoje jakieś takie konspekty przygotowania do lekcji, wszystko to się znalazło w naszym transporcie, ba, nawet nie tylko martwe rzeczy, przedmioty, ale i żywe. Dziadek kochał kozy. Miał kozę. Jakbyś można bez kozy jechać? Zabrał tą kozę do tego wagonu i koza też jechała z nami. Głęboki żal do dnia dzisiejszego czuję do dziadka nieżyjącego, do mamy nieżyjącej, że nie pozwolili mi zabrać kota. No i przyjechaliśmy w taki oto sposób, po bardzo długich, nie pamiętam ile to się jechało, chyba że 3 tygodnie albo i miesiąc. Długo. Długo. Przystanki, co chwila,
na takich stacjach, no nieznanych mi w ogóle, pamiętam tylko Warszawę, więc tamtędy musieliśmy jechać, bo dziadek wyszedł ze mną z tego wagonu i na jakąś taką górę wchodziliśmy i widzieliśmy zniszczone, zrujnowane miasto. To była właśnie Warszawa. No i stamtąd pomalutku jakoś tam transportowano nas do Morąga. I długo staliśmy przy rampie, już mieszkając w tym wagonie, ale wiedząc, że tu puścimy korzenie, następne korzonki nasze. No i zaczęło się szukanie domu, mieszkania. Niby było dość dużo wolnych jeszcze mieszkań, 45 rok, ale to nie takie proste znaleźć, bo dziadek miał kozę z tą kózką na smyczy. No tak, jakiś teren potrzebny. Jakiś teren potrzebny. No i w ogóle dwie rodziny jakby nie było. Liczyliśmy jeszcze na to, że może mój tata, jak się już skończyła wojna, wróci do nas z tego oflagu, w którym tam był. Ale taty też droga była bardzo, bardzo różna i bardzo trudna. No niestety został na stałe tam zmarł na terenie Niemiec. Ale zaczęło się szukanie domu i w tym momencie z pomocą przyszedł drugi wujek, bo mama miała dwóch braci, starszego Leonarda, kolejarza, i młodszego, który był wtedy w armii już polskiej. Michał, młodszy, wspaniały człowiek, i wujek właśnie też się zjawił, wtedy był w Łodzi, w jakiejś tam jednostce wojskowej, i przyjechał do nas i mówi: co? Porucznikowi, który przeszedł od Lenina do Polski, domu zabraknie, zaczął chodzić i szukać. Tu nie. Jest taka kolonia robotnicza w Morągu, za trzema cmentarzami, to jest inna historia. I tam domki były już zajęte. Jeden z tych domków, taki ładny dom, naprawdę duży dom, był pusty i wysprzątany, ale na drzwiach kartka widniała z napisem zajęte. Pamiętam, jak wujek to zrobił. Ściągnął tą kartkę, nikt mi nie będzie zajmował domów. Schował to do kieszeni i wprowadził was. Wprowadził nas tam na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. No i w ten oto sposób wprowadziliśmy się do domu. I proszę sobie wyobrazić, kiedy tam wnoszono te różne meble, te różne rzeczy, przedmioty, pojawił się kot. Cud świata. To był znak, że to jest to miejsce. Nie była to moja marytka. Był to taki poniemiecki, gruby, spasiony kocur stary. Pokochałam tego kota, on mnie pewnie też, ale śmieszne rzeczy, no moja mama znała język niemiecki, do tego kota się zwracała w języku niemieckim. Kot rozumiał. No i w taki oto sposób zaczęliśmy już żyć pod dachem, ale bez światła. Nie było światła. Mama zabrała lampę, taką naftową, z takim knotem, gdzie się zapalało, świeczki były, nastrój taki dziwny, wszystko nieznajome, światła nie ma, wody nie ma, toaleta nieczynna. 1 listopada 1945 roku zabłysło światełko we wszystkich domach, wielka radość. No i wtedy rozglądaliśmy się po sąsiadach, kto jest kto. Obok nas mieszkał taki pan Grodkowski z synem w moim wieku, także Stasio był moim wielkim kumplem. I znaleźliśmy jeszcze na terenie tych naszych domków zabudowań hulajnogi. Drewniane, wprawdzie nie takie jak teraz elektryczne, ale to była też radocha, no, mieć hulajnogę. No pewnie. A i z tym Stasiem żeśmy ganali po tej kolonii robotniczej. Oglądając kto gdzie, zapoznaliśmy się z dziećmi, bo to zaraz dzieci do siebie lgną natychmiast. A skąd ty przyjechałeś, a skąd ty, a co ty masz, a masz kota, a masz psa, a opowieścią bez końca. Piłkę ktoś miał, więc były różne spotkania z piłką, w dwa ognie, w jednego ognia i najróżniejsze inne gry dziecięce. No i tak czas nam szybko minął. Ach, robiliśmy sobie jeszcze telefony, proszę sobie wyobrazić. Dwa pudełka od paszt do butów. Sznurek w to się wkładało. Ten sznurek się zmarowało świecą i z mego okna na strychu, do Stasia okna na strychu, prowadziła taka
linia telefoniczna. Telefoniczna. Halo, Stasiu, słyszysz mnie? Oczywiście jak otworzyłam okno, to słyszałam Stasia lepiej niż przez ten telefon. No ale dzieci robią różne wynalazki. Potem odkryliśmy w pobliżu nasz cmentarz, przepiękny cmentarz, niemiecki cmentarz, gdzie były groby jeszcze bardzo, bardzo zadbane, gdzie były przepiękne nagrobki, piękne kute w żelazie, w metalu, elementy chrześcijańskie. No i tam najlepiej nam się bawiło w chowanego. Do dziś ja pamiętam niektóre napisy, piękne litery i piękne, no pięknie zrobione właśnie te krzyże i. Czy ten cmentarz zachował się do tej pory? Resztki dosłownie. Jak przyjeżdżał jakiś samochód, demontował nagrobki i zabierał te kamienie, granity jakieś tam i te elementy właśnie kute. Po prostu szabrownictwo kwitło. Następny cmentarz to cmentarz ewangelicko-katolicki. Tam jest pochowany mój dziadek na tym cmentarzu. Nasi nauczyciele, pan Zobczyński, mój kochany profesor Zogórniaka, no i wielu jeszcze innych znajomych. Potem stworzyliśmy my, jako młodzież szkolna, trzeci cmentarz, a mianowicie zostały odkrywane różne groby żołnierzy radzieckich na różnych terenach, w parku, nie w parku, więc przenoszono, dokonywała się ekshumacja w taki oto sposób, że przenoszono te szczątki, też byłam tego świadkiem i potem my, jako młodzież już w Ogólniaku, nie to, że dekorowaliśmy, ale po prostu pomagaliśmy i wykopywać tam pewne rzeczy, robić ścieżki między tym, no i jest to cmentarz poświęcony bohaterom Armii Radzieckiej. Daleko miała pani do szkoły w ogóle z tej kolonii? No daleko z tej kolonii jak miałam. To było daleko? No jakieś około 3 kilometrów do podstawówki, bo podstawówka gdzie indziej, Ogólniak gdzie indziej, Ogólniak był dalej. Ale potem już miałam rower, bo wujek Michał przyszedł z pomocą, jak przyjechał na kolejny urlop, to mi gdzieś załatwił rower i ja miałam rower z taką kierownicą, z takimi rogami jak koziołki mają, jak to się nazywa, nie wiem. I ja tym rowerkiem się do szkoły jeździłam. W 45 roku nauczyciele, których się spotkała, zebrała garstka, też z terenów wschodnich chyba byli wszyscy, no chyba jedna pani z Mazowieckiego pochodziła, pani Pazderska, zaczęli myśleć o organizacji szkoły w drugiej szkole Ogólniaku, który zaczął też się jakoś organizować taką wspaniałą postacią. Inspektorem, dyrektorem był pan Stanisław Świacki i on i ci inni nauczyciele zaczęli organizować pierwszą szkołę w Morągu. No oczywiście była praca, mama od razu trafiła do tej szkoły, dziadek także. No i ja jako uczennica, fajnie wyglądały egzaminy, no co z tą Danusią zrobić? Czytać umie, pisać umie, do pierwszej klasy, no co ją dać? Poszłam do pierwszej klasy, pobyłam 2 dni. Powiedziała pani, ja tam nie mam co robić. Poszłam do drugiej klasy. W drugiej klasie ja nie mam co robić, bo tam też piszą, ja już nawet rachunki tak zwane całkiem dobrze opanowałam. No więc do trzeciej klasy poszłam. Zawsze dziadek mówił, niedobrze robicie, do mamy mówił, robisz, że dajesz to dziecko do klasy trzeciej. W matematyce szczególnie, a był dziadek matematykiem, musi być jakiś tok i ciąg myślenia. A ona później tego nie będzie miała i będzie miała kłopoty z matematyką. Tak też było. I tak dziadek też było. Miał rację. Dziadek miał rację. Trzecia klasa skończyła się sympatycznie. W czwartej klasie doszli nowi uczniowie. Doszedł Danek Kwacz na przykład, który jest moim kolegą od tej pory. No i wielu, wielu innych, którzy już kontynuując tą naukę byli, stawali się coraz bliższymi sobie przyjaciółmi. I tak to na to do tej pory, chociaż już niewielu nas zostało, ale jesteśmy sobie wszyscy tak bliscy i tak się rozumiemy, jak
jak rodzina, po prostu jak rodzina. Wszystko się działo za naszym udziałem. Ale teraz wracamy jeszcze do szkoły podstawowej. Warunki w klasach, ja pamiętam, wchodzimy do klasy, pachnie tak zwanym piołunochłonem, dobrze mówię? Jest coś takiego, taka czarna taka pasta, którą się konserwuje podłogi drewniane. A te podłogi były takie drewniane i taki ten zapach, no nie wiem, nie smoły, nie nafty. Coś takiego, co ja lubię, bo ja bardzo lubię te zapachy właśnie tego typu. Na tych podłogach one były takie ciemne. Ławki. Były jakieś ławki, też nie bardzo pamiętam, drewniane na pewno. I pamiętam kałamarze. Kałamarz to takie naczynko szklane, do którego się wlewa atrament. Zanurza się pióro i się pisze stałówkami. O, wylewało to się czasami na zeszyty. No problem był nawet z dostarczeniem, z otrzymaniem, z zakupem zeszytu, bo wiadomo, że nie było. Także nawet pamiętam taki zeszyt, gdzie mi dziadek siedział i liniował. Co jeszcze pamiętam ze szkoły? Aha, dbano bardzo o nasze zdróbko. A wówczas panowała gruźlica. Nie było to pandemii, ale była epidemia. I trzeba było temu zapobiec. Przyjeżdżały jakieś siostry PCK. No i naklejano nam jakieś plastry na rączkach, dostawaliśmy jakieś zastrzyki, których baliśmy się bardzo, jak to dzieci, wiadomo. No ale prawdopodobnie może to pomagało, zapobiegało chorobom. Piliśmy także tran. Ja tran bardzo lubiłam, a niektórzy, czekając na tą dużą przerwę, drżeli. No chyba wyjątkiem pani jest, bo mało kto lubi tran. Jest bardzo smaczny. No. Pierwszą wycieczkę rowerową, w której uczestniczyła nasza klasa i jeszcze inna jakaś klasa się dołączyła, zrobiliśmy z panem Jaszczukiem na rowerach do Zalewa. Zalewo jest odległe od Morąga o 20 chyba 5 kilometrów, tak mi się coś wydaje, czy około 20. No i na tych rowerkach jechaliśmy. Każdy miał rower, jaki miał. Nie bez było przerzutek. Bez przerzutek, absolutnie żadnych. Także jechaliśmy z przystankami, z kanapkami, zatrzymywaliśmy się nad jeziorem. Pan Jaszczuk zawsze nam coś opowiadał o swoich przygodach ze swojego dzieciństwa. Cudowna rzecz. Pamiętam, że myśmy tam się bardzo zintegrowali na tej wycieczce, bo nocleg również był w tymże zalewie, w jakichś klaszach, na jakichś materacach, bo wiadomo, że nie było jeszcze wtedy takich warunków i takiego sprzętu sportowego, jaki ma się teraz. Ale były to takie pierwsze próby właśnie takich już dalszych wycieczek. Moja mama i pani Pazderska, nauczycielka, pan Popiel, drugi pan Gilewicz, jeszcze tak, od geografii nauczyciel, zorganizowali wycieczkę do Gdańska, do Sopotu. To był 47 rok bodajże. Piękna wycieczka, wagonami takimi, że można było siedzieć i nogi spuścić sobie na zewnątrz. Takie tam towarowe wagony. No. Pojechaliśmy do Gdańska. Płynęliśmy również stateczkiem Panna Wodna, jak dziś pamiętam, na Hel. O, jakie torsje przeżywali co niektórzy. Oj, cuda niewidy. No, ale zobaczyliśmy Gdańsk, zobaczyliśmy morze przede wszystkim, które no, zrobiło na wszystkich wielkie wrażenie. Nagle tyle wody. Ale to niesamowite, no 47 rok, tak, wszystko tak, tak w zasadzie zdjęcia. Jeszcze w rozsypce. Tak, a myśmy już pojechali. Była w stanie, czy szkoła, czy nauczyciele zorganizować taką wycieczkę. Wie pani, że tak. A ja bym chciała, żeby pani o czasach licealnych trochę opowiedziała i o swoim ulubionym profesorze z liceum. Profesorze, który prowadził zajęcia z plastyki. On prowadził co prawda nie tylko plastykę, ale myślę, że tutaj na tej plastyce byśmy się skupiły bardziej. I na zwierzątkach też, dlatego że
O, kochany pan Zabczyński, który mówił takim tubelnym głosem, jak ja w tej chwili się staram. Fantastyczny człowiek. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i to dwóch wydziałów, bo i malarstwo, i ukochaną rzeźbę skończył, będąc na emeryturze. Także to jest ciekawe. Przeciekawe zjawisko człowiek. Ożenił się z piękną dziewczyną, późniejszą panią Zobczyńską, która była absolwentką Sorbony. Także mieliśmy wspaniałych w ogóle ludzi, takich światłych, wykształconych, mądrych, kulturalnych, którzy naprawdę dali nam siebie bardzo, bardzo dużo. I tak się złożyło, że pan Zobczyński był nawet w pewnym czasie, chyba przez rok, ale to nieważne, wychowawcą mojej klasy, w której tam właśnie w tym ogólniaku się znalazłam. Po tym moim odejściu od pomysłu liceum pedagogicznego, tak walczyła ze mną mama. Skończysz ogólniak, to sobie wybierzesz, co będziesz chciała. No miała rację w tym momencie. Także już inna szkoła, już inni nauczyciele, już inny rygor, inne porządki, ale też jest co wspominać. Dzięki takim nauczycielom jak pan Zobczyński. Pan Zobczyński kochał bardzo zwierzęta. Stąd też wtedy, kiedy nie było nauczycieli, profesjonalistów od przedmiotu takiego czy innego, czy do przedmiotu, od przedmiotu, on również zajął się organizacją pracowni przyrodniczej. Pomagaliśmy mu w tym wszyscy bardzo mocno. Bo mój kochani Prudziu, Prudziu, przezwisko jego, krzywa, Prudzio. Nie wiedzieliśmy, właśnie, skąd się to wzięło. To się wzięło. Wszyscy słyszeli to Prudziu, Prudziu. A wreszcie taka jedna dziewczynka, myszka nazywaliśmy ją, wstała. Panie profesorze, co to jest Prudziu? Jakie Prudziu? Zwariowałaś chyba. No pan profesor, któreś słowo właśnie wplata, takie słowo Prudziu. Zdenerwował się pan Zobczyński. Chyba ty jesteś głupia. Mówił. Ja nie mówię Prudziu, ja mówię panie dobrodzieju. To taki skrót, panie dobrodzieju, Prudziu. I stąd ten Prudzio przez wieki całe, dokąd istnieje szkoła, do tej pory wspominają jako Prudzia, pana Prudzia. Taką krzywę byśmy mu właśnie tutaj stworzyli, nadali. Wspaniały człowiek, dobra dusza. No i tą pracownię przyrodniczą zaczęliśmy organizować. Kto co ma, niech przynosi. Najróżniejsze rzeczy tam przynosili. No właśnie, co to tam było? O, kochana, i żywe organizmy były. I szczura mieliśmy w pracowni, i myszki białe, którymi ja się opiekowałam, i tym szczurem, i wypchane różne eksponaty ptaków, zwierząt. Tam się zaludniło, zapełniło, tam było wspaniale. Hodował jakieś tam żaby, rybki w akwarium. Bardzo było fajnie, wszyscy my, jako uczniowie, zakochani w przyrodzie, pomagaliśmy mu, a potem plastyka, więc wiedzieliśmy o tym, że on jest artystą, że on robił w domu przecudowne rzeczy. Byliśmy zapraszani do domu, pokazywał nam swoje obrazy, pokazywał nam swoje rzeźby, no mnóstwo tego robił, o tematyce i sakralnej, i nie tylko, kwiaty, piękne rzeźby. No i oczywiście założył kółko plastyczne, na które się zgłosiłam jak najbardziej, bardzo szybko. Jeżeli chodzi o malarstwo, nie malował akwarelami, stąd i na mnie polecał akwareli, bo to jest bardzo trudna technika. Jak się raz położy farbę, to już jest na zawsze, tego się nie zakryje, nie zmyje. Ale jedno nam mówił o akwareli, dobra akwarela, to jest taka akwarela, jak ty namalujesz, weźmiesz miskę z wodą, wypłuczesz tą akwarelę i ona będzie jaśniejsza, ale kolory są. Będzie subtelniejsza. Mhm. Miał rację. Sam operował olejną techniką, no ale to dla nas było niedostępne wtedy, chociaż pamiętam, że pojechałam kiedyś z mamą do Gdańska i mama mi kupiła pierwsze olejne farby. Drogie one były wtedy, jak na pobory nauczycielskie, ale te podstawowe kolory jakieś tam miałam. I po przyjeździe z Gdańska zaczęłam już malować. Tak mi się to podobało bardzo. I w ten oto sposób jakoś tak bardzo zostałam wciągnięta przez pana profesora Zobczyńskiego i zakochana w tej twórczości plastycznej,
którą później rzeczywiście podjęłam i jakoś tak, no w tej chwili tego już absolutnie nie robię, bo są lepsze ode mnie, także już nie. Kiedy umarł pan Sobczyński, pochowany został na tym cmentarzu ewangelicko-katolickim, tam gdzie mój dziadek leży, i jego grób jest taki samotny i my do tej pory się opiekujemy tym grobem, jeździmy, kiedy tylko kto może. Coś tam porządkujemy, zrobiliśmy zbiórkę naszych, moich absolwentów, mojej klasy. Odnowiliśmy jego grób, bo tam już literki były takie nieczytelne w ogóle. Odnowiliśmy grób jego żony na innym cmentarzu w Morągu. Ile lat miał pan profesor, jak zmarł? 88. To już jak panią uczył? To też już w dojrzałym wieku. Tak, oczywiście. Był już takim starszym panem, ale przeuroczym, wspaniałym człowiekiem. Zawsze o nim będę pamiętała. A w swoich wspomnieniach mówi pani, pisze o pracy, której w tej chwili nie ma. W kościele? Pisze pani tak, o jakimś dużym obrazie. Oj tak. Ja byłam wtedy w studium nauczycielskim tu w Olsztynie. Przyjeżdżałam do domu, do Morąga, co tydzień i zawsze odwiedzałam pana Sobczyńskiego. Zawsze. Pamiętam pierwsze wino wypite u pana Sobczyńskiego i pierwszy zawrót głowy po jakiejś własnej roboty w winie czerwonym. Danusiu, ale pij, bo to zdrowe, z głogusz. Jezu, ja wyszłam nieprzytomna. Pierwszy raz byłam naprawdę pod wpływem alkoholu mego profesora wypitego. Ten obraz. I wtedy on mi zawsze właśnie mówił, że on zamierza namalować do kościoła naszego w Morągu Golgotę, obraz Golgoty. Co ty, Danusiu, na to? Ja mówię, że piękna będzie pamiątka. Tym bardziej, że kościół nasz i artysta nasz. No i malował. I ja tak co przyjeżdżałam, to pokazywał mi jakieś szkice. To miało być fajne, duże tło do grobu pańskiego. Tak to sobie wyobraził pan Sobczyński i tak też to zrobił. Ogromny obraz. On stał na drabinie, bo ja już później w kościele patrzyłam podczas wykonywania i ciągle mówił, niedobrze, nie podoba mi się, za mało grozy, za mało ekspresji. Danusiu, czujesz tutaj strach? Czuję strach, że pan profesor z drabiny nie spadł. No, ale nie, to ma być takie przejmujące i szukał właśnie tych chmur takich granatowych. I był krzyż i Chrystus na krzyżu. Skończony już był ten obraz, pamiętam go. I tak myślę, no co się mogło z tym stać, no. Jeżeli ktoś wie o losach obrazu. Jeżeli ktoś wie o losach obrazu namalowanego przez pana, naszego morąskiego artystę, pana Edmunda Sobczyńskiego do kościoła, obraz dużych rozmiarów, wykonany na płótnie, który wisiał w prawej nawie. I w którym to było kościele? W kościele świętego Piotra i Pawła. Ten kościół znajduje się gdzie? Na Starym Mieście, nieopodal ratusza. Jest to kościół stary, zabytkowy, kościół gotycki. Dziękuję pani za te wspomnienia. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo piękne i bardzo obszerne. Za to, że chcieliście państwo skorzystać jeszcze z moich wspomnień, dopóki jeszcze coś mi w pamięci zostało. Cieszę się, że mogę przekazać następnym pokoleniom, szczególnie morążanom.